Hej Sokoły, dzisiaj znowu jesteśmy w grze Black Desert nowoczesnej i wam pokażę, jak zarabiać pieniądze. To jest bardzo ważna rzecz, mieć pieniądze w tej grze, bo tutaj się opiera wszystko na handlu, biznesie, więc trzeba pieniądze trzeba mieć, to jest podstawa. Tutaj widzimy piękny świat, więc tutaj jesteśmy w takiej lokacji tu, tu mi się zginęło. Bo już za bardzo swoje umiejętności uwierzyłem, ale nic mi nie pękło, całe szczęście. Więc tu jesteśmy my. Jak polega to zarabianie? Na czym polega? No polega właśnie na tym, że musimy bić mopki. Zaraz wam pokażę jakie, tylko znajdę jakieś. Więc się widzimy zaraz, elo. Dobra, tu są jakieś mopki. Bierzemy je. Dobra. Jak widać, one to są bardzo, one znaczy, powiem tak, one mocno biją, ale tak HP nie mają za dużo. Widzicie, za jednego takiego zbitego mobka mamy po 600 golda. A że jeden potion kosztuje 500, więc powiedzmy nawet jakbyśmy zużyli jednego potiona na jednego mobka, to mamy tam około 120, powiedzmy tak średnio, do kieszeni golda. Więc ekspimy sobie po prostu na nich i możemy na przykład wydobyć taki kamień, co ja przed chwilą, co kosztuje 800k. Na low. Go zaraz sprzedam oczywiście. Się opłaca, opłaca. Dropić. Co jeszcze dropi? Tutaj takie pierścień dropi. To już taki tam 40, no to nieważne. No to zaraz sprzedam. Już będę mieć tam trochę... O, idzie jakiś gościu. No i to będę miał. I tak się zarabia. Chcecie... Macie gorsze kół takie. Tutaj nie możecie, bo jestem tamerem i... Lew mi tankuje. Elo. Właśnie jestem po takim ostrym ekspieniu właśnie tutaj na tej lokacji, co wam pokazałem. Tu. I wam pokażę, co zarobiłem. Jeden blackstone mi wypadł. 4 talis ringi. 2 Yuria. Longswordy, jeden short sword, taka tarcza, no i mam praktycznie 200k za darmo, no i jeszcze ten kamień, co wam pokazywałem wcześniej, za 700, się droży, gdzieś 720 na minimum, go sprzedam, szczególnie, że teraz wyjdzie blader, to będzie popyt na taki kamień. No więc naprawdę się opłaca tutaj expić i zarabiać pieniądze i właśnie tak się zarabia w tej grze pieniądze. Jak jesteśmy trochę słabsi, to zawsze możemy se tu poexpić w Mansha Forest albo w Catfishman Camp. Jest to dobre miejsce, jest dużo potworków, szybko padają. No i ogólnie, tylko ciężko się dostać na spota, bo dużo ludzi, i w ogóle wam muszę powiedzieć, że teraz, jak wyszły te nowe postacie, tu akurat nikogo nie ma, to wreszcie mogę nagrywać pięknie, jest 25 fpsów, wszystko gra płynnie, podczas nagrywania, to miałem 40 nawet, że był boost, duży boost jest. Po tej aktualizacji z tymi nowymi postaciami. Naprawdę. Więc super jest. No i patrzcie, na przykład właśnie mamy te... nie ten guzik. Mamy te kamyszki. To je, mając 100, się wymienia po prostu na golda u NPC-ka jakiegoś. No i wtedy także się zarabia tu w ogóle, nie?
Bo tutaj się tylko zarabia pieniądze i się bije moby, bo to jest najważniejsze. No i co jeszcze tutaj mamy? Czekajcie, bo... Dobra. Tutaj jedziemy. No co, że zwalniła. I w ogóle później wam nagram materiał z tej nowej postaci, Blader. Jest to dobra postać, mobilna, szybka. Tutaj się musi gra załadować, no. No i co tu wam ostatnio wczoraj mi... Żeby tutaj wbić mieczek na plus 13, to mi ten cweluch czarny spalił 28 blackstone'ów. Ten cwel głupi. Już teraz już nie robię normalnie, teraz robię tym force enchantment. Tak się bardziej opłaca. Aha, i teraz w ogóle wam pokażę. Pokażę wam, co tu się w ogóle działo ostatnio. Jaki był bossik taki dla wszystkich. Co tam się w ogóle działo, jak tam się ludzie loli. Tu jest nasz NPC-ek. Gadamy z nim tu, naciskamy to. Maksimum i Enter. I tu mamy teraz kasę za to, nie? Idziemy tu do tego gościa z... Tu. Otwieramy i te resztki sprzedajemy tu. O. I ten, i te tarcze za tu dropły nam. One są mało warte, więc od razu je sprzedajemy bezpośrednio u tego. Co tu jeszcze dropło mi? Aha, już wiem. Mamy jeszcze te czaszki takie. To jest innego rodzaju item, który sprzedajemy u takiego szczary. O, robimy trade i robimy sell all. I leci kasa, nie? No. I tak się zarabia tutaj w tej grze. Nie żadnymi pierdołami tam, robieniem gówien jakimś tam, jak w Minecrafcie, gotowaniami i gównami, tylko bijemy mobki, ekspimy sobie od razu tutaj, żeby mieć dobre skille, poziom nabijamy i zarabiamy pieniądze, a nie marnujemy czas na stanie w miejscu i łowienie rybciów i gówien w ogóle. Nie wiem, kto tak robi. No i to by było na tyle. Popatrzcie teraz, jak tutaj tego bossa biją. Elo. Patrzcie tutaj, co tutaj się dzieje w ogóle, zobaczcie. Tutaj normalnie nic nie można... Zobaczcie, Jezus Maria, jakie lagi tej. Patrzcie w ogóle, co tutaj się wyrabia, ile tu jest graczy w tej grze. To jest jakiś boss się pojawiał, pojawił dostępny dla wszystkich tej. I patrzcie w ogóle, co tutaj się robi, ile tu jest ludzików. Ja już do niego nie podchodzę, bo na hita mnie bierze. Bo to jest jakiś taki super mocny. Naprawdę. Tutaj jest tyle graczy, że tu jest takie lagi są. Aktualnie jest 9 FPS-ów. Bez nagrywania było 17. A tu jest 15, bo się odwróciłem. A jak tu, to jest 8. W ogóle, Jezus Maria, co tutaj się robi? Ja go tak biję czasami, żeby drop dostać. Jak oni go zbiją, to może coś wypadnie, jakiś drop ofensywny. I zyskam na tym. Więc muszę tu chwilę posiedzieć i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Już tutaj w ciągu 5 minut tych pół HP zbili, o kurde, zbili pół HP. Więc teraz powinni w ciągu następnych ultra, bo to się robi mocniejszy. No to może w 8 minut następnych zbiją go całego i zobaczymy, czy drop poleci, nie? I w ogóle widzicie, zobaczcie w tej grze, jakie tutaj jest dużo ludzi, graczy. I to już na wszystkich tych channelach, bo chciałem coś swojego. Tu mam, o. Przyzwój. Chciałem coś swojego przyzwać, ale nie mogę, bo by mnie ten
za redukcję. Nie, więc widzimy się, jak będzie mieć mało HP. O kurde, umarłem i nie dostałem kurde nic. No. Co za, jeszcze mi kryształek jakiś pękł. Zbrojki. Kurde, nie mam już takiego. Jak będę musiał kupić. A przynajmniej będę mógł teraz przyzwać swojego. O. Widzicie? Teraz mogę swojego. Ten strollowałem, oni myślą, że się zrespił jeszcze raz tamten. Śmieszni ludzie. No za tej głupki nie wiedzą, że to jest tylko ten z woju, ten słaby. Kurde cfelu. Tak tutaj się bossy walczy, patrzcie. O, trochę się skilli. Wykastuje. Już nie ma. 3/4 jeszcze HP mu zostało. O Jezus Maria. Dalej, wstawaj. Widać tutaj, już pół nie ma HP. To jest taki wam pokazuje właśnie, jak się bossa otra, się silniejszy chyba robi. A dokładnie, taki czarny jak murzyn. Jak działa? Kurde, ale mi 3% ekspert zszarło przez tego cfera głupiego tutaj, co był. Dobra, bosika zbiłem. Odbieramy nagrodę. Okej. Okay. Tu mamy naszą tutaj nagrody. Idziemy teraz sprzedać, mamy już 15 weaponów i armorów, blackstone'ów. O, dobra. Jedziemy. Wracamy po naszego konia. No dobra, to co ja może już... Teraz ja będę kończył. Muszę teraz... nadrobić to, co straciłem, expa tutaj, nie? Elo.